Każdy to czuje, każdy to poznał i każdy w pewien sposób trzyma w sobie tą urazę, ten ból i uczy się tego, jak sobie z tym radzić. Każdy z nas doznał w życiu cierpienia, jakieś traumy, klęski, przeżył jakiś kataklizm, rozstanie, ból, cierpienie. Przynajmniej tak myślę osobiście, że tyczy się to każdego z nas, ponieważ z kimkolwiek w życiu byś nie porozmawiał w życiu, to na tym polu wspólnego cierpienia z każdym się dogadasz. Każdy człowiek się z tobą zidentyfikuje. Każdy człowiek poczuje to, co ty czujesz. Oczywiście mam tutaj na myśli zdrowego człowieka, nie jakiegoś psychopatę czy socjopatę. Osobowość ofiary. Kim jest ofiara? Co takiego można zrobić z osobowością ofiary? Jak można sobie z tym poradzić? I to jest właśnie tak, że gdy my dojrzewamy i dorastamy, a w przeszłości zdarzyły się w naszym życiu jakieś trudne momenty, trudne sytuacje, może ktoś cię pobił w dzieciństwie, może ktoś cię przezywał w dzieciństwie, może ktoś cię obrażał w dzieciństwie, ktoś cię odrzucił w dzieciństwie, może miałeś taki cykl różnych związków, które kończyły się szarpaniną nerwów i odrzuceniem, kłótniami, może twoi rodzice byli nieidealni, troszeczkę się kłócili i w twoim życiu nie było poczucia bezpieczeństwa i miłości. Albo w szkole działo się coś nie tak, bo miałeś kiepskie oceny i nie szło ci w nauce i sobie nie radziłeś i wszyscy się z ciebie śmiali i sam w siebie przestałeś wierzyć. Albo poszedłeś do pracy i może trafiłeś do jakiejś kiepskiej pracy i ktoś cię wyśmiał, ktoś zakpił z twoich umiejętności i popatrzył na ciebie z wysokości, może miałeś jakąś relację z bliskim przyjacielem, z bliskim kumplem, który okazał się być fałszywy i w chwili, gdy w twoim życiu zaczęło dziać się coś złego, to się po prostu odsunął od ciebie. A może uległeś jakiejś szkodzie, jakiemuś wypadkowi, doznałeś jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, masz problemy z emocjami, z uczuciami, z nerwami i masz w sobie taki wewnętrzny dialog, który twierdzi, że życie jest do bani, życie jest bez sensu i nic się nie da osiągnąć. Szczególnie u nas w Polsce. Wszystko siada, wszystko pada, system jest do bani, ceny rosną, nic się nie opłaca robić. Za wszystko, co byś się wziął w życiu, to i tak po jakimś czasie pada. Znamy to doskonale, co nie? Ten dialog, który teraz tutaj poruszyłem. Bo jest to bardzo częsty dialog, który można usłyszeć na wszelkiego typu imprezach, gdy się rozmawia z drugim człowiekiem. Kwestia żalu, kwestia rozpaczy, kwestia negatywizmu, kwestia bólu, cierpienia. Już kiedyś nawet rozmawialiśmy z Asią na ten temat i poruszaliśmy jakąś ciężką taką kwestię i po naszej rozmowie zauważyliśmy, że gdy rozmawiamy o takich negatywnych tematach, naprawdę potem czujemy się strasznie ociężali. Czujemy się tak, jakby te tematy po prostu ściągały z nas energię i czujemy taki ból, że aż później się po prostu nie chce w ogóle żyć. Praktycznie jest takie poczucie takiej depresji, takiego doła. Ja nie mam na myśli tutaj tylko i wyłącznie jakiegoś samego takiego poczucia, ale naprawdę można wypracować w swoim życiu całą osobowość, która jest tylko taka. I wiecie, tutaj tych definicji jest bardzo dużo i tematów samorozwojowych, które to poruszają, też jest dużo i sposobów terapii i pracy z tym też jest bardzo dużo. Ja już tutaj nie chcę się zagłębiać w szczegółach, ale chcę poruszyć to, co jest takiego ważne i co można z tym zrobić, bo ja miałem taką osobowość i wiele osób ma taką osobowość, a nawet jeżeli w pełni nie miałem takiej osobowości albo ktoś nie ma w pełni takiej osobowości, nie jest całkowicie nią owładnięty, to przynajmniej jakaś część takiej osobowości występuje w każdym z nas, ponieważ my tego doświadczyliśmy. Myślę, że każdy z nas tego doświadczył.
Teraz możemy zadać sobie takie pytanie, co możemy z tym zrobić? Jak możemy sobie z tym poradzić? I teraz opcje są tak na dobrą sprawę dwie albo trzy, w zależności od tego, jak na to popatrzymy. Bo można cofnąć się do przeszłości, można popatrzeć do tyłu, cofnąć się do przeszłości, przerobić własne dzieciństwo, przypomnieć sobie te zdarzenia traumatyczne, przypomnieć sobie te emocje z tym wszystkim związane, przypomnieć sobie te dialogi, które były pomiędzy tobą a innymi ludźmi, przypomnieć sobie to poczucie odrzucenia, to jak ktoś się nie kochał, nikt cię nie wysłuchiwał, ludzie cię nie szanowali, nie rozumieli i czułeś się taki samotny z tym wszystkim, przypomnieć sobie te wszystkie doświadczenia i zdarzenia i wrócić do nich jako dorosły, dojrzały człowiek, stanąć obok siebie, popatrzeć na tego dzieciaka, którym byłeś, który został zraniony i go po prostu wziąć w objęcia, przytulić, nakarmić tym poczuciem bezpieczeństwa i miłości, i dać mu tą opiekę i troskę i zrobić to poniekąd w wyobraźni, ponieważ nasz umysł nie zna zjawiska czasu i całe nasze życie dzieje się tu i teraz, więc jeżeli zrobisz to w chwili obecnej i cofniesz się do przeszłości i pomożesz samemu sobie, to jest dokładnie tak, jakbyś to zrobił wtedy, gdy to się wydarzało. Gdybyś dał sobie to, czego potrzebowałeś i możesz to dać sobie tu i teraz. I to jest to, co dzieje się na terapii, to jest to, co dzieje się u psychologa, to jest to, co dzieje się u dobrych terapeutów, którzy wiedzą, o co chodzi. Gdy cię wysłuchają i zrozumieją i pozwolą ci się otworzyć i wyjdą na jaw wszystkie te twoje emocje i nagle poczujesz taką głęboką ulgę i to poczucie, że w końcu ktoś cię wysłuchał, w końcu ktoś cię zrozumiał, teraz czujesz się bezpiecznie i wiesz, że tej osobie możesz zaufać. Bo to poczucie takiego bezpieczeństwa, że ktoś cię wysłuchał i że jesteś rozumiany na polu bycia ofiarą, tak? Że ktoś cię źle potraktował i życie cię źle potraktowało i czujesz tą niesprawiedliwość i gdy ktoś cię wysłucha i masz takie poczucie bezpieczeństwa, to nagle to zaczyna się leczyć w tobie. Taką między innymi rolę odgrywają przyjaźnie, przynajmniej powinny odgrywać przyjaźnie, czy relacje partnerskie, czy w ogóle rodzina, tak? Powinna nam dawać to poczucie bezpieczeństwa. Drugą sprawą jest aspekt przeżywania tego, co się dzieje w chwili obecnej. To jest element terapii gestalt, gdy skupiamy się na tym, co czujemy, pozwalamy tym uczuciom wypłynąć, wchodzimy w tryb akceptacji, wchodzimy w tryb obserwatora, nie identyfikujemy się z tym, co czujemy, pozwalamy sobie to wszystko przeżyć, traktujemy siebie jako system, którym przechodzą różne przemiany, różne zjawiska, różne fenomeny i pozwalamy się temu wszystkiemu przerobić, doświadczyć, integrujemy nasz własny cień, akceptujemy wszystko, co wypływa na tapetę, nie oceniamy, na razie nie analizujemy, tylko po prostu to przeżywamy, tak? Pozwalamy temu, żeby to zaistniało. I to jest bardzo ważny czynnik, ponieważ w ten sposób wzmacniamy nasz poziom świadomości oraz zrozumienia naszych własnych emocji i to jest aspekt medytacji, uważności, obserwacji, świadomości. Rozwijamy w ten sposób naszą świadomość. Pozwalamy sobie zrozumieć nasze emocje, zinterpretować nasze emocje, zrozumieć nasze nawyki myślowe, to w jakie typy osobowości wchodzimy, jak wyglądają nasze części osobowości, w ogóle jak wyglądają nasze emocje, jak wygląda nasza psychika, jak wyglądają nasze dialogi myślowe, nasze schematy poznawcze, jakim przekonaniom ulegamy, jak się z tym czujemy. To jest bardzo duży, ogromny kompleks tego, jak funkcjonuje umysł, ale my to poznajemy tu i teraz. Obserwujemy to. Obserwujemy. Jesteśmy uważni. Tutaj bardzo pomocna jest reaktywna terapia zachowań, zrozumienie swojego własnego cienia, shadow work, robota, tak, Katie Byron, praca jest bardzo tutaj potężna, technika odpuszczania, let go, techniki z oddechem, oddychanie holotropowe, to jest cała masa praktyk, tak, yoga, pranayama, vipassana, to są techniki, które pozwalają po prostu przerobić to, co się dzieje w nas tu i teraz i pozwolić temu odetchnąć, stworzyć taką przestrzeń, niech to po prostu przepracuje się i niech odleci dalej. Tutaj również, jeżeli jesteś ofiarą i masz różnego rodzaju patologiczne schematy takich zachowań, szczególnie jeżeli masz przykładowo dwubiegunowość, wahania nastroju, jeżeli ulegasz jakimś nałogom, masz kompulsywne wybuchy złości czy agresji,
to są również tego typu praktyki, żeby zbudować taki mięsień uważności oraz samokontroli, żeby oprócz przerabiania tych uczuć, żeby po prostu wzmocnić ten sens obecności i pozostać tym, co pierwotne i naturalne, czyli z takim czystym sensem obecności. To jest to, co w duchowości nazywa się tu i teraz. To, co nazywa się bycie, czysta świadomość, po prostu ta miłość w nas samych. I to jest ten aspekt tego, co możemy zrobić tu i teraz. I jest też aspekt przyszłości, słuchajcie, bo oprócz przerabiania przeszłości tu i teraz mamy jeszcze przyszłość, tak? U was ten obraz jest odwrotnie, to jest przyszłość, z tego, co kojarzę. Jest jeszcze aspekt przyszłości, budowanie motywacji, budowanie inspiracji, budowanie wizji i ruszenie z miejsca. Bardzo często jest tak, że ludzie przerabiają swoją przeszłość i siedzą w przerabianiu tej przeszłości latami i nic nie mają z tego, ponieważ ciągle to analizują, ciągle to rozdrabniają, ciągle się tłumaczą, ciągle się usprawiedliwiają, ale nic z tym nie robią. Nie idą do przodu, nie próbują, nie działają, nie wychodzą ze strefy komfortu, nie egzaminują swoich własnych lęków, traum. I taką rolę odgrywa właśnie coaching. Tu już wchodzimy na pole coachingu, zadawania pytań, samorealizacji, rozwoju, planowania, budowania życia. I to jest bardzo ważny element życia, szczególnie jeżeli chodzi o wychodzenie z osobowości bycia ofiarą. Nie bagatelizujcie rozwoju osobistego, nie bagatelizujcie książek, wiedzy, autorytetów, nauczycieli, inspiracji, działania, kompetencji, poszerzania wiedzy, eksploracji życia i dobrej zabawy. Nie bagatelizujcie tego, bo to jest bardzo ważny aspekt naszego życia, naszej psychologii i tego, żebyśmy się dobrze ze sobą czuli. Prawo przyciągania, afirmacje, pozytywne wizualizacje, to wszystko ma dobry wpływ i działanie na nas. NLP, programowanie neurolingwistyczne. To jest genialny sposób na to, żeby zbudować lepszą przyszłość. Mapy myśli, rysowanie ścieżki zdarzeń, linii czasu, osadzanie doświadczeń na linii czasu, planowanie, używanie kalendarza, wyznaczanie celów, mini działań na każdy jeden dzień. To jest nasza przyszłość. Konstruujemy siebie w przyszłości. Tworzymy siebie, tworzymy nas samych. Budujemy nasze własne granice, żebyśmy czuli się bezpiecznie. Wyznaczamy nasze cele. Wyobrażamy sobie naszą najlepszą wersję siebie. Wyobrażamy sobie naszą idealną przyszłość. Budujemy w nas samych takiego kopa do tego, żeby ruszyć z miejsca. I przede wszystkim uczymy się tego, że życie wcale nie musi być idealne, aby było perfekcyjne, tak? Albo na odwrót. Życie wcale nie musi być perfekcyjne, aby było idealnie. Chodzi o to, abyśmy się po prostu dobrze czuli z tym życiem. Abyśmy nauczyli się działać, wyciągać wnioski z popełnionych błędów, nie użalali się nad sobą i po prostu szli dalej. To jest bardzo ważny element wychodzenia z osobowości bycia ofiarą. No bo słuchajcie, jak już poprzerabiacie przeszłość, nauczycie się być świadomie tu i teraz, no to co dalej? Będziecie stali jak te kołki po prostu, jak takie trupy i nic nie robili z tym życiem? Nie, warto jest po prostu coś zrobić i iść dalej. Po to mamy to życie, żeby się bawić, cieszyć, inspirować innych przy tym i po prostu rozszerzać poziom świadomości naszej planety, naszej ludzkości, naszego człowieczeństwa. Bo pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście ofiarą i siedzicie w tym takim ciągu, tutaj idealnym przykładem są osoby, które mają problemy z alkoholizmem, nie chcę tutaj niczego oceniać, ale osoby, które kiedykolwiek miały problemy z alkoholizmem albo mieli członka rodziny, który miał problem alkoholowy, doskonale wiedzą, o co chodzi, że tego typu problem nie tylko dotyka tej osoby, ale również dotyka całej rodziny, dotyka wszystkich członków rodziny, która ma styczność z osobą, która ma z tym problem. I tak samo dzieje się w przypadku osobowości ofiary. Ta przypadłość nie tylko dotyczy ciebie, ale zaczyna dotykać wszystkich ludzi wokół ciebie. I myślę, że to jest super mega ważne, żeby się temu przyjrzeć i wziąć w końcu za to odpowiedzialność, bo jeżeli ty się nie ogarniesz, to inni ludzie będą starali się tobie pomóc, ale to też ich wykańcza, to też zabiera im energię, to też zabiera im czas. A bardzo często jest tak, że ofiara nie tyle chce pomocy, co chce po prostu uwagi innych ludzi i zaczyna ona wykorzystywać swój przywilej tego, że jest ofiarą, do tego, żeby po prostu nic nie robić z tym życiem. I ja wiem doskonale, bo ten ciąg takich negatywnych zdarzeń zaczyna się nawarstwiać i ofiara naprawdę nie dość, że niszczy swoje życie, to jeszcze niszczy życie innych ludzi. I to jest mega super ważny czynnik tego,
żeby przyjrzeć się po prostu samemu sobie. I jeżeli dostrzegasz w sobie osobowość ofiary, jeżeli widzisz w sobie takie tendencje nawarstwiania się cierpienia, które sobie budujesz, sam powodujesz i sam je przyciągasz, to czas po prostu wziąć się za siebie. Bo naprawdę w pewnym momencie, gdy to cię owładnie i zawładnie, to nie dość, że sam będziesz się krzywdził, to będziesz krzywdził też innych ludzi wokół siebie. I tak jak wspomniałem wcześniej, sposobów na to, żeby sobie z tym poradzić, jest wiele. Ja zapraszam ludzi na konsultacje, na coaching. Jakbym mógł, to bym zbawił cały świat i bym pomógł wszystkim, ale niestety nie jestem w stanie to zrobić. Po prostu sam jestem ograniczonym człowiekiem, tak? Mogę to robić poprzez nagrywanie filmów, poprzez tworzenie kursów czy dawanie porad, ale tak czy siak po prostu każdy musi wziąć odpowiedzialność za swoje własne życie, użyć tych technik i po prostu działać dalej. Ja tutaj chciałem tylko i wyłącznie zbudować taki szeroki kontekst i konspekt tego, co można zrobić. Wszystkie te techniki są dostępne, większość z nich jest u mnie na kanale. Ja stale staram się tutaj dzielić jak największą ilością informacji i inspiracji, ale to wy musicie się zaangażować, wziąć się za siebie i po prostu zacząć działać. Jeżeli masz problem z przeszłością i z brakiem świadomości, zacznij medytować. Jeżeli nie wiesz, co chcesz zrobić, zacznij tworzyć siebie, zacznij planować, weź kartkę i długopis i spisz to, co ty chcesz, spisz swoje marzenia, spisz swoje pragnienia, spisz swoje cele. Chyba każdy z nas potrafi korzystać z kalendarza, więc potrafisz wyznaczyć jakąś ramę dla siebie w przyszłości. Jeżeli masz problemy z przeszłością, umów się na konsultację, umów się na ten coaching, idź na tą terapię. Zrób coś, żeby po prostu móc stworzyć dla siebie taką przestrzeń, żeby się wygadać, wyrzucić z siebie to wszystko i po prostu, żeby poczuć się ze sobą lżej. Sposobów na to, żeby pracować ze sobą jest miliony, tysiące, naprawdę. Ja osobiście wierzę w neuroplastyczność naszego mózgu i wierzę w to, że możemy zmieniać nasze sposoby myślenia i nasze zachowania, tylko na wszystko po prostu potrzeba czas. Jesteśmy jak takie rośliny, które żeby rosnąć potrzebują gleby, potrzebują składników odżywczych, potrzebują słońca, potrzebują wody, ale też potrzebują odpowiedniego czasu i miejsca, żeby się rozrosnąć, tak? Potrzebujemy, wiecie, takiego odpowiedniego sezonu w naszym życiu, żeby po prostu się rozkwitnąć. Jeżeli brzmi to po polskiemu. Tak, myślę, że brzmi. I tak, jeżeli jesteś ofiarą, po prostu weź odpowiedzialność za swoje własne życie. Postanów, że wyjdziesz z tego. Postanów, że zrobisz wszystko, co w twojej mocy, aby z tego wyjść. Możesz oglądać wideo, możesz działać, możesz rysować, możesz planować, możesz naprawdę wiele. Wszystko jest w zasięgu twojej ręki. Naprawdę wystarczy uwierzyć i wziąć się za siebie. Czasami niektóre rzeczy mogą wydawać się trudne, ale jak się zaczyna je robić, to potem wydają się łatwe, jak z zadaniami z matematyki, tak? Na początku tabliczka mnożenia była trudna, ale się jej nauczyłeś i potem nauczyłeś się dodawać. Tak samo za podstawowe zasady ortografii. Też się nauczyłeś mimo wszystko pisać i czytać, tak? Dzięki temu między innymi mnie rozumiesz. Każdej jednej rzeczy jesteś w stanie się nauczyć. Jeżeli nauczyłeś się być ofiarą, możesz się tego oduczyć. Bez względu na to, w jakim miejscu w swoim życiu jesteś. Tak, moje kochane mysie pysie, to tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Nie chciałem tutaj gadać jak ksiądz ambony, ale myślę, że troszeczkę tej takiej energii i takiego kopa to jest potrzebne do tego, żeby ruszyć z miejsca, zarówno pozytywnie, jak i wzmacniająco. Tak, żeby każdy mógł tutaj wynieść coś dla siebie i po prostu, żeby znaleźć dla siebie taką inspirację i punkt zaczepienia, żeby móc ruszyć dalej. Naprawdę, jeżeli któreś z tych technik z wami zarezonowały, które wymieniłem tutaj, chcielibyście się dowiedzieć o czymś więcej, napiszcie dla mnie proszę na dole komentarz, z miłą chęcią nagram na te tematy wideo, porozszerzam co nieco konteksty mojej wypowiedzi i dam wam więcej tutaj wiedzy, informacji, żeby móc to porozszerzać, abyście mogli pracować więcej ze sobą. Pamiętajcie, że większość z tych tematów ja już umówiłem u siebie na kanale, więc jeżeli was to interesuje, to wejdźcie do mnie na kanał, poszperajcie, zobaczcie, odnajdźcie siebie, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli do tej pory nie zaczęliście swojej dziennej praktyki medytacji, to ją rozpocznijcie. Jeżeli nie afirmujecie, również możecie zacząć afirmować, tworzyć mapy myśli, zacząć prowadzić swój dziennik samoobserwacji. Jeżeli nie pracujecie z ciałem, polecam jogę, polecam jakikolwiek sport, aby się po prostu wziąć za siebie.
Zapraszam na konsultacje, zapraszam na prywatne konsultacje, zachęcam do korzystania z moich kursów, które stworzyłem w tej chwili. Dwa kursy, jeden kurs koncentracji dla osób, które mają problem z tym, żeby się skupić, skoncentrować i zacząć bardziej skutecznie i produktywnie żyć. Jeżeli jesteś osobą, która jest uzależniona od internetu i się ciągle rozpraszasz wszystkimi rzeczami, nie masz czasu dla siebie, ten kurs jest dla ciebie. I stworzyłem też drugi kurs, kurs pewności siebie, który jest skierowany do osób, które chcą stworzyć dla siebie swoje własne życie, chcą stworzyć dla siebie swoją misję, chcą odnaleźć swoją własną pasję, chcą odnaleźć swoją wewnętrzną motywację, chcą robić coś więcej w tym życiu, chcą zacząć tworzyć to życie, tylko nie wiedzą od czego zacząć, to zachęcam skorzystać z tego kursu. Na pewno wyniesiecie z tego coś od siebie. Mam same pozytywne komentarze. Nikt nigdy źle nie skomentował tego kursu, z czego jestem dumny z siebie. Choć sam staram się być na co dzień coraz lepszą wersją siebie i tak, ciągła praca nad sobą, misja do końca życia. Trzymajcie się ciepło, dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje przemyślunki i widzimy się w kolejnym nagraniu. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli coś mocno zarezonowało z wami, z tobą, napisz proszę na dole i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźkę.